Witamy Państwa. Mamy kolejny film. I dzisiaj w ogóle to, co powiemy, to będzie taka trochę temat rzeka, ale jednak trzeba było to Państwu powiedzieć. Cały problem polega na tym, że wszystko się zaczęło od tego, od poglądu Rolfa Keplera na temat niebocentryzmu. Jest to niemiecki niebocentryk, który uważa, że żyjemy w kuli rzeczywiście. Nie ma otworu na biegunach, na zewnątrz Ziemi jest niekończąca się lawa. To jest niemiecki niebocentryk. No i teraz mnie zastanowiła ta rzecz, ponieważ tutaj od paru tygodni siedzimy nad jednym tematem tak zwanych bezkręgowców. No inaczej, inna nazwa, bezkostowcy. Tak, tacy, którzy nie mają kości. No, nie mają systemu kostnego jak ludzie, nie? To jednak po prostu zastanowiło mnie to, dlaczego właśnie taki Rolf Kepler, który jest niebocentrykiem, on lansuje niekończącą się lawę na zewnątrz Ziemi. Oczywiście to taki pogląd torpeduje niebocentryzm, czyli zniechęca do samego niebocentryzmu, ponieważ no, z zasady jest tak, że jeżeli no, mamy, załóżmy, o, powiedzmy, mamy tutaj dłoń, nie? Tutaj my jesteśmy w środku tej dłoni, no i teraz na zewnątrz byśmy mieli taką rozżarzoną, palącą się lawę, to więc wszystko, co byłoby w środku, zostałoby zagotowane i my tak samo. A więc taki pogląd, on robi coś takiego, że blokuje dążenie do prawdy, do dociekania, co jest na zewnątrz Ziemi, czy to ma jakiś wpływ na to, co było wewnątrz Ziemi, i tak dalej, i tak dalej. Cały wist też właśnie polega na tym, że to dociekanie jest bardzo trudne tego, co było w historii, i ponieważ no, ten film praktycznie to jest filmem historycznym i dowiemy się tutaj paru szczegółów, które dotyczą historii właśnie złotej ery, w jaki sposób ona była niszczona, co tam było tak naprawdę. Dowiemy się też, jakie to ma skutki dzisiaj, jeżeli chodzi o tak zwaną hydrę. Wszystko, co tutaj w filmie, postaramy się Państwu, co się da, zalinkować, ale musimy zacząć od pewnych takich punktów, które są dość ciekawe. I praktycznie od tego tematu, jakby faktu, musimy zacząć. A więc sprawa dotyczy hybryd, które funkcjonowały w złotej erze, czyli przed epoką lodowcową, kiedy ojciec wyłączył pałac i wszystko się zamroziło. Nie? No i dobra. No i teraz musimy dojść właśnie do tego, czy to był jeden rodzaj hybryd, no bo słuchajcie, mamy tak zwaną zakazaną historię albo archeologię zakazaną, albo nieznaną archeologię. No i tam mamy czaszki, potężne kości, potężne czaszki. No i co jakiś róż, powiedzmy, od tych wielkoludów, które wtedy funkcjonowały, tych człekokształtnych, takich wielkości 20-25 metrów, plus minus. No i mamy ślady. Natomiast wszystko się rozbija o to, że były hybrydy, które miały 3000 łokci. Mniej więcej do takiej wysokości one dochodziły. I to było gdzieś w granicach 1,5 km. Ale ich ciało to nie było takie ciało, gdzie są kości, czaszka i tak dalej. Tylko to było ciało człekokształtne, natomiast w środku było, zachodziły różne procesy, ale one się składały w zasadzie z wody. Tylko nie było tych właśnie wapiennych kości i tak dalej, tego wszystkiego, tego nie było. Ale normalnie ręce, nogi, głowa i tak dalej. To wszystko funkcjonowało i miało to, właśnie jak ja mówię, dochodziły do 1,5 km wysokości. I gdzie to pisze? No, między innymi pisze w księdze Henocha. Takie olbrzymie były. No, ale teraz no, musimy też się zastanowić, dobra, no dobra, tam jest napisane, to otrzymamy jakieś potwierdzenie, jakieś archeologiczne, takie i tak dalej. Otóż
Jest szereg filmów na YouTubie, że niektóre góry są właśnie w postaci tych właśnie skamieniałych wielkoludów. Jeżeli wielkoludy miały w sobie wodę i tam zachodziły procesy krystaliczne i trudno powiedzieć, na jakich zasadach to, powiedzmy, funkcjonował system, bo u człowieka, czy też takiej hybrydy 20-parometrowej, to wszystko jest system mięśni i kości. Jak tam to funkcjonowało, tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że ona była. I teraz tak, jeżeli ona została zamrożona przez wyłączenie pałacu, no to ona musiała zamienić się w lód, w zasadzie w lód. I praktycznie te wszystkie procesy krystaliczne, które tam zachodziły, musiały się skamienić. I tak na niektóre góry właśnie wyglądają na kształt takich właśnie wielkoludów, które w epoce tuszpa, czyli po epoce Złotej Ery, zostały zlikwidowane mrozem. Nie było ich za dużo, dlatego tych gór tak nie jest, po prostu nie jest też tak dużo. W Polsce mamy też taki przypadek, takiego jednego giganta. To jest najprawdopodobniej Giewont. O, natomiast filmów na YouTubie jest to trochę na ten temat. Tych gór jest więcej. To Państwu akurat zalinkuję wszystko, co się da. I teraz chcę coś powiedzieć o Wyspie Wielkanocnej. To jest wyspa na południowym Pacyfiku, między Australią a Ameryką Południową. I na tej wyspie, kiedyś mnie zastanowiło, jak ten temat badałem, dlaczego tam są takie posągi, takie wielkie posągi, i nie jest ich za dużo, ale one tam powstały, zostały postawione, one były takie wielkie, te posągi z kamienia, i to właśnie one były montowane tam, robione tam, na pamiątkę tych gigantów, które funkcjonowały, tych właśnie 1,5-kilometrowych. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie one tam, ci giganci, po prostu nie było ich za dużo. Tak samo jak w Złotej Erze, tych gigantów 1,5-kilometrowych też nie było za dużo. I one się po prostu wtedy funkcjonowały. W momencie wyłączenia pałacu zostały zamrożone i powstały w ten sposób niektóre góry, ponieważ ich struktura właśnie pozwalała na to. Ona była, struktura najprawdopodobniej była podobna do struktury wodnej drzew Edenu, czyli tych światłowodów. One zostały zniszczone, one przekazywały energię i te światłowody, a więc mogły sobie funkcjonować w najlepsze te giganty wielkie, które były podobne chociażby z zewnątrz do człowieka. Natomiast w miarę upływu czasu, kiedy od ludzi kradziono DNA, to powstawały już te hybrydy tak drugiego typu, czyli te o wiele, wiele mniejsze. O, w ten sposób. I to już mamy ślady, ale po tych mamy takie ślady, że właśnie tych gór, no, jest szereg tych, jakby to powiedzieć, filmów na YouTubie, które pokazują właśnie o tych gigantach, właśnie te specyficzne góry. To chcemy właśnie to powiedzieć. I teraz musimy dojść też do tego, do takiego faktu, że co my mamy w sobie. I to też jest taka ciekawostka, też zalinkujemy artykuł. I chciałbym tutaj też powiedzieć, że to, co my tu powiemy, to nie jest takie jakby dla Państwa, no może dla niektórych to jest wyznacznik. Ja tutaj bardziej zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo używali swoich władz poznawczych w drążeniu czy tego, czy innych podobnych tematów niebocentryzmu. Bo niebocentryzm to nie jest to, że powiedzmy został przedstawiony i koniec. Zatrzymujemy się. Nie zatrzymujemy się, tylko badamy dalej. Ja to, że na przykład nie robię tak często filmów jak kiedyś, nie robimy, to nie znaczy, że my nie badamy tematu. Akurat temat bezkręgowców, tak zwanych bezkręgowców, to jest temat rzeka. No i tym się akurat zajmujemy, a tam z czasem jakiś tam film się zrobi. A na razie Państwu dajemy jakby materiał do obróbki, żeby Państwo też działali. To jest dopiero początek. To jest dopiero początek, tak. No i ja chciałem powiedzieć, że to jest tak. Number one, tych hybryd, to są te właśnie giganty 1,5-kilometrowe. Tych hybryd była cała armia. Ja bym powiedział, cała armia, bym tak powiedział. To, że powiedzmy po
pogrupowaliśmy na te giganty 1,5-kilometrowe i 25-metrowe. O, załóżmy tak. To powiedzmy, to jest tylko mój podział. A ich tam, one się jeszcze dzieliły, ponieważ były takie, które no nie przypominały człowieka. Tak, to te ammonity. Ammonity? Tak, ammonity. Nazwa pochodzi od słowa Amon, od imienia Amon. To jest? Amon to jest w jakimś tam języku, to jest tak samo jak amen, nie? Amen, ammon, to jest wszystko Bóg Ra, tak, czyli Bóg Słońce. Czyli to jest diabeł. Diabeł, dokładnie. No. To są, bo są amen, ammon, czy tam jeszcze coś tego, to jest w różnych językach. Ja Państwu też zalinkuję z mojego bloga właśnie, jak właśnie to słowo. To słowo, jak to jest właśnie w paru językach, ale to chodzi właśnie o nazwę tego no, Boga Słońca, ale tak naprawdę to jest właśnie hybryda, czyli albo sam diabeł, o, bym tak powiedział. Sam diabeł, ale sam nazwa diabeł. Jest nieprzypadkowa i są to, zalinkujemy również materiał na ten temat. Były to bezkręgowce, mięczaki, które żyły w takich ogromnych muszlach, które notabene mają boską proporcję. No proszę, ciekawostka. Ja mówię, że to jest temat rzeka, dlatego warto się Państwo... Boska proporcja tak. I boski podział. Znamy też ten wzór cały z ciągu Fibonacciego. Tutaj trzeba się zastanowić, dlaczego ten ciąg Fibonacciego jest popychany. Natomiast amonity, to były, odnajdujemy teraz skamieniałe muszle, właśnie w tym kształcie, na wzór ciągu Fibonacciego. Natomiast w tych, te muszle, te żyjątka sięgały do 2,5 metra nawet wysokości. O, dobra, no to już mamy wielkości, rząd wielkości, hybrydy, tak? Tak. Mamy tak, 1,5 kilometra, 25 metrów, no i 2,5 metra. O. To, ale to jest tylko, to jest klasyfikacja, to są 3 stopnie klasyfikacji. No i właśnie, a ich jest więcej. Jest ich więcej. Natomiast żyjątko bezkręgowe, które tam żyło, jakiś byt, było mięsożerne. Mięsożerne, dobra. No i teraz, co tutaj powiemy o tym, o tej hydrze, bo też musimy o hydrze coś powiedzieć, że każdy z nas niestety ma coś takiego w sobie. No i właśnie Wiola, powiedz. Hydra to jest nic innego jak nasz system immunologiczny, czyli nasz system odpornościowy. Jest to też bezkręgowiec. Limfatyczny. Tak. O, coś takiego. Zresztą jak się przypatrzeć limfocytom, no to wyglądają jak kuleczki jakby bezkręgowe. Czy jest taki pogląd, że każdy w sobie ma tą hydrę i hydra odpowiada właśnie za nie nasze jakieś myślenie. Na przykład autor tekstu, który wkleimy, twierdzi, że hydra sprawiła, że na przykład zaczęliśmy jeść mięso. Za wszystkie takie negatywne, czy za jakieś obżarstwo, bo to hydra potrzebuje najwięcej tego paliwa energetycznego, ponieważ no wiadomo, że demony, bo śmiem twierdzić, że to jest jakiś demon, jakiś rodzaj demonu, zostaliśmy po prostu tym skażeni. To wygląda na to, że w złotej erze nasi praojcowie, ludzie, po prostu zostaliśmy zainfekowani takim coś w rodzaju takiego wirusa i każdy to ma właśnie ten z ludzi. No co ciekawe, jest to też bezkręgowiec. Bezkręgowiec, właśnie zostaliśmy takim, taką hybrydą zainfekowani, żeby służyła jako, no bo to genetycznie widocznie zrobili, ona służy, jak to działa, może tak, ta hydra w nas. Otóż, kiedy demony się krążą wokół nas, one mają, powiedzmy, odpalają zdalnie nadajnik, odbiornik, odpalają i na przykład znają nasz stan zdrowia,
sczytują podświadomość i takie różne tam rzeczy. A później niektórzy się dziwią, że mają jakieś strachy, jakieś sny takie, straszne sny. Lęki. Lęki, ataki strachu. Negatywne emocje ogólnie rzecz biorąc. Negatywne emocje i tak dalej, bo to właśnie w ten sposób działa, tak to jest. No i oczywiście można powiedzieć, kiedy to, jak to, no, to jest naturalne pytanie, że no, kiedy to zostanie usunięte, nie? Znaczy usunięte, my sami sobie z tym nie poradzimy. Widocznie to się stało w Złotej Orze, nam utrudniono funkcjonowanie, można tak powiedzieć. Nam utrudniono funkcjonowanie, ale... To jest też totalny system kontroli na naszych ciał, naszych dusz. Tak, to jest totalny system. Ktoś mówi mit control tego, to są pierdoły, dzikie węże. To jest zupełnie inna para kaloszy, a to jest dopiero mind control. To jest dopiero, o, to jest sposób. Nam utrudniono to. My sobie z tym nie poradzimy. No, niektórzy tak uważają, że jednak no, trzeba by się tej hydry pozbyć, nie? Ale to zrobi tylko ojciec niebocentryczny. I on to zrobi w odpowiednim momencie. A oczywiście ja się z Państwem tutaj mogę zgodzić, bo zaraz wiem, że będzie burza pytań, że powstanie bardzo dużo pytań. Ja wiem, że robimy tam filmy rzadko, ale czytamy komentarze, zadajecie masę pytań. I po tym filmie też będzie masa pytań. Bardzo duża masa pytań. Uważam, że będzie dużo. Ja sam sobie też zadaję tutaj w miarę postępu tematu. Widzicie, że trochę minęło czasu od poprzedniego filmu. I tak mnie nic nie goni, żeby robić następny film. Ale drążymy temat. No i dzisiaj po prostu nastąpi ten moment, gdzie trzeba zrobić na ten temat film, ponieważ już dość dużo czasu poświęcono na to i to poświęciło parę osób. To nie jest tutaj, żeby tylko we dwójkę. Tutaj są jeszcze inne osoby, które po prostu drążą temat. Dlatego Państwo będziecie mieli w opisie, ja zapraszam do opisu, żeby tam wszystko będzie zalinkowane, co się da, z takim małym moim komentarzem, co i czego, jaki link dotyczy. O. Czy ja bym chciała tutaj dodać i zachęcić Państwa też do szukania odpowiedzi, ponieważ świat wewnętrzny Ziemi łączy się ze światem zewnętrznym, czyli z Asgardą. Czym się łączy? Wodą. Więc ten świat wodny, te pierwsze hybrydy, które tutaj przyszły, one były jakby ze struktury, z wody. Można powiedzieć, że może być może miały jakąś taką miękką tkankę. My tego na pewno nie wiemy, oczywiście, ale tutaj woda odgrywa bardzo dużą rolę. Ja zachęcam Państwa do badania tematu, bo sądzę, że są to kwestie kluczowe i przede wszystkim trzeba by było się zastanowić, jak możemy się uwolnić od tej hydry. Pewnie są to gestie ojca niebocentrycznego, natomiast i wiem na pewno, że my możemy tej hydrze jakby się przeciwstawić. Tak, my nie jesteśmy jakby ubezwłasnowolnieni. Bo my możemy doskonale wyodrębnić nasze myśli od tych zewnętrznych myśli, to znaczy się okazuje, że to są wewnętrzne, nie zewnętrzne. Więc możemy jakieś obce myśli odsuwać od siebie siłą woli, prawda? Więc można z tym jakoś walczyć i kluczem wiem. Zawsze jest zrozumienie, więc jeśli jesteśmy tego świadomi, że ktoś, kto jest pasożytem w naszym organizmie, rządzi nami, więc możemy z tym jakoś tam walczyć i przeciwdziałać temu. No i teraz trzeba tutaj też podzielić, bo mi się tak przychodzi do głowy tutaj, bo to jest, to można powiedzieć, pogadanka, tak zachęcanie do jakby nurtu pewnego, dociekań, to tutaj trzeba rozdzielić sprawę. Hydra, hybryda, człowiek. Człowiek ma hydrę, hybryda też ma pewnie hydrę, ale ona jeszcze ma innego intruza, czyli to jest podwójnego. Człowiek ma tego intruza wewnętrznego nazwanego hydrą. Natomiast hybryda, no to ma i demona, i hydrę. A ja śmiem twierdzić, oczywiście według mnie, bo jesteśmy tutaj na etapie badań i poszukiwań, że tę hydrę
i demona to łączy coś wspólnego. Jest to bezkręgowiec. O, właśnie. Demony są bezkręgowe i są to energetyczne bezkręgowce. Moim zdaniem, ale to jest na etapie badań i poszukiwań dociekań. Tak, to jest wszystko trzeba dociekać. Ja chciałem też zwrócić uwagę, że jeżeli Państwo włączacie w dociekania, własne dociekania tego tematu, tego i innych tutaj niebocentryzm, hybrydy tam, no i inne rzeczy, wnikacie w to, to piszecie ciekawe komentarze i maile. Także dziękuję. I właśnie z tego wynikają bardzo ciekawe sprawy. Czyli podstawą jest zrozumienie, czyli własne dociekanie. Nie dlatego, że ja coś powiem, my tu coś powiemy, tylko że po prostu dociekacie. I ja zauważyłem, że jak szereg osób, które włączyły własne postrzeganie, znaczy zdolności poznawcze w danym kierunku, to wychodzą bardzo fajne efekty, po prostu bardzo fajne mają zrozumienie i bardzo dobrze to potrafią rozgryźć albo pójść dalej, powiedzmy. Nie zatrzymują się na tym, co było w filmach, tylko idą dalej po prostu. Także to są, czyli tutaj jest taka praktycznie zachęta do tego, żeby włączyć w temat władze poznawcze. Każdy to ma. Niech każdy się rozwija. O właśnie, każdy się rozwinie, każdy drąży temat. Nie stoimy w miejscu. Widzimy, że my też nie stoimy, coś tutaj wąchamy. Filmy tak często nie powstają, natomiast my cały czas działamy. Dociekamy historii, może tak. Dociekamy historii, to jest bardzo trudne, ponieważ ma się tylko odłamki pocisku. No jeżeli można tak to przed. I z tych odłamków trzeba ten pocisk złożyć. No i trzeba, no niektórzy... A więc po prostu można złożyć jakąś tam, powiedzmy, 50% pocisku z tych odłamków wszystkich, tam się pozbierać po okolicy, nie? No i wtedy to jest po prostu te odpryski, odłamki, no to można pozbierać do kupy i do wtedy jakiś tam obraz jest. No i to jest w trakcie badania, a więc wszystko jest... Na razie wszystko się powoli wyłania. Wszystko się wyłania. Tak. Takie szczegóły, nawet dzisiaj wyszły takie szczegóły, jak to tam diabeł robił, jak to tam do tego, jak to tam wyglądało, powiedzmy. Dlaczego byli, proszę zwrócić uwagę, taki szczegół, taki detal tutaj powiem Państwu. Na przykład, dlaczego te giganty 1,5-kilometrowe, one miały w środku strukturę podobną do drzew Edenu. Podobną strukturę. To był światłowód, przekazywał energię, ale tą białą energię od ojca. Natomiast one miały, one pobierały tą energię, ale żeby przetwarzać i funkcjonować, one były w środku też jak światłowo, tylko powiedzmy, no taki człowiekokształtny, wyglądał jak człowiek, tylko 1,5 kilometra miał. Nie, ale później jak został zamrożony, to wszystko się padło, a wiadomo, on się rozsypał po prostu, ten lód całego ściął po prostu, upadł, przestał funkcjonować. No i powstała góra w kształcie na przykład Giewontu. A mamy jeszcze inne góry, tam w linkach Państwu pokażemy. Także to są takie szczegóły, że widzimy, że to wszędzie wszystko było oparte na wodzie i dlatego bezkręgowcy najlepiej żyją gdzie? W wodzie. No skąd? Na 2,5 metra. Czyli to już mamy, przynajmniej mamy zlokalizowane 3 rodzaje hybryd, a ich było bez liku. Dlatego ojciec podjął decyzję o wyłączeniu pałacu i zamrożeniu całej ówczesnej diabelskiej cywilizacji. A ponieważ po epoce lodowcowej nastała era diabła, tak, to teraz proszę sobie uświadomić, że po roztopieniu lodu był bezmiar wód. Więc wody łączyły się na pewno z tymi wodami w Asgardzie. Dochodzę do wniosku, że wtedy, kiedy w swoim postrzeganiu pozazmysłowym byłam na zewnątrz w Asgardzie, i mówiłam już Państwu w którymś filmie, że była tam taka dziwna roślinność, taka maziasta, lepka. Ja śmiem twierdzić, że być może ja tam w ogóle byłam, tylko poruszałam się w wodzie. I z tego co wiem, to tam wody jest bardzo dużo. Natomiast ktoś nam tutaj doniósł w rozmowie telefonicznej, że ogólnie ten świat
poza wodą w Asgardzie, to on jest jakby opierający się na życiu w powietrzu, czyli są tam pojazdy, które się poruszają, no trudno powiedzieć powietrze, tak mówię w cudzysłowie, prawda, bo tam, ja nie wiem jaka tam atmosfera jest. W każdym razie być może tam jest tylko i wyłącznie świat wodny. Prawda, natomiast demony żyjące tam, które się przystosowały tutaj też i wewnątrz, pokradli nam DNA, mnóstwo hybryd nas stwarzali, więc oni też jakoś tam są na etapie jakiegoś tam swojego rozwoju, prawda? Ale to są tylko takie z mojej strony przypuszczenia. Jak to tam wygląda? No na pewno woda tutaj ma bardzo duże znaczenie chyba. Tak, bo tam z tego, z niemieckich map, co wynika, hitlerowskich, to tam są ogromne połacie wody. Ogromne płacie, jest, trochę lądu jest, ale to trochę mniej tego lądu, ale powiedzmy, na razie jakby temat zostawiamy jako otwarty. No i tyle w temacie. My na pewno będziemy badać dalej, bo tak, jest tak. To, słuchajcie, temat bardzo, bardzo abstrakcyjny i na pewno warty uwagi, do czego też zachęcamy. Tak jest. No i proszę się nie dziwić, że Rolf Kepler uważał, że na zewnątrz Ziemi jest niekończąca się lawa. No i można oczywiście urąbać siekierą wszelkie dociekania, co tam na zewnątrz jest, jakie tam są warunki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście on też nie wierzy w otwory na biegunach, ale poprzez otwory na biegunach jest kontakt z atmosferą na zewnątrz, jak i wewnątrz po prostu, nie? A więc nawet kwestia otworów na biegunach jest też, no, jest tam połączenie jakby lądowe, nie? Coś w tym stronie, nie tylko wodne, ale lądowe tak samo. No z tego z map przynajmniej wynikało, ale to już powiedzmy, zostawimy to. Na razie mamy temat bezkręgowców, a to jeszcze mamy jeszcze jedna sprawa. Też chcemy powiedzieć, to jest tylko strzał taki, o powiedzmy, odpala się chałubicę i patrzy się, gdzie pocisk leci, nie? Ci bezkręgowcy, czyli w tej postaci takiej zmiennokształtnej, wodnej, chociaż wyglądają jak ludzie, nie? Też funkcjonują właśnie u nas w środku. Też takie hybrydy są. Podobno to są ci na samej górze. O, to tak hierarchii, tak. Hierarchii wszystkich, powiedzmy, hybryd. To oni są na samej górze. To są właśnie ci bezkręgowcy. Oni wyglądają jak ludzie, tylko struktura jest wodna w środku. Tak, a mieliśmy jeszcze powiedzieć o tej deklaracji, ale tylko wspomnieć, że jest w opisie, coś takiego jak deklaracja. Poczytacie Państwo dwie deklaracje. Tak, jedna deklaracja i jest... I zobaczycie, no, w jaki sposób można to wykorzystać. Przy okazji tam powiemy, jak to wykorzystać, ale już po treści się sami połapiecie, jak to wykorzystać. Tak, zachęcamy do skorzystania z deklaracji. Można sobie samemu ułożyć. Zaznaczam jednak, że proszę, jeśli ktoś jest chętny, a wiem, że tutaj wśród znajomych jest taki pogląd, że deklaracja działa i nasze życie może być trochę lżejsze, trochę wolniejsze od tych wszystkich negatywnych, czy może wewnętrznych wpływów obcych, tych negatywnych bytów, można sobie samemu ułożyć, tylko proszę unikać słowa nie, ponieważ przestrzeń nie akurat nie czyta słowa nie. I tutaj jeszcze się wyłania kolejny temat, na przykład 10 przykazań Bożych. Tak, no naprawdę właśnie, dlaczego? Są programatorem, bo jeśli jest kwestia nie zabijaj, to tak naprawdę programujemy siebie czy innych do zabijania. Dlatego jeśli sobie Państwo sami ułożycie taką deklarację, trzeba ją powiedzieć zdecydowanie, z pełną wiarą i no ja mam tutaj dużo sygnałów, że ta deklaracja działa. Sami się zorientujecie, na czym rzecz polega. No i chyba tyle. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.